Państwa serdecznie na konferencji prasowej radnych Prawa i Sprawiedliwości w jednej osobie, jak widać. No ale trudno. Tematem dzisiejszej konferencji będzie informacja, jaką powzięłam od pracowników spółki miejskiej MEC, czyli ciepłowniczej, ale także i od niektórych dziennikarzy, czyli nie jest to tylko tak, że informacja do mnie spłynęła tylko do mnie, że tylko ja o tym wiem i tylko mnie się żalą pracownicy spółki, ale również informują o tym media. W związku z tym, ponieważ pracownicy twierdzą, że w tej chwili spółka MEC jest w fazie przygotowywania do prywatyzacji, chciałabym zadać panu prezydentowi kilka pytań, na które mam nadzieję zdążę odpowiedzieć jeszcze przed wyborami, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia nie tylko dla mieszkańców Koszalina, nie tylko dla pracowników tejże spółki, ale i dla mieszkańców Koszalina, ponieważ konsekwencje takiej decyzji będą daleko idące. Żeby nie mieć problemów, będę zadawać pytania. Panie prezydencie, czy prawdą jest, że spółka miejska MEC szykowana jest do sprzedaży? Czy prawdą jest, że obecna pani prezes Bielawska z tego powodu nie przeszła na emeryturę, bo dostała zadanie przygotowania dokumentów do prywatyzacji spółki? Czy prawdą jest, że kupującym ma być firma szwedzka, która niedawno przejęła udziały od poprzedniego udziałowca firmy Sindkraft, o ile dobrze pamiętam nazwę? Czy prawdą jest, że w przypadku sprzedaży spółki uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą budżet miasta po to, aby zabezpieczyć wydatki bieżące, czyli między innymi wypłaty dla pracowników? Czy prawdą jest również to, że owa szwedzka firma ma budować spalarnię śmieci i stąd potrzeba posiadania w jej przypadku spółki cieplnej, aby móc ustalać dowolnie cenę ciepła dla mieszkańców? Jeżeli nastąpi sprzedaż spółki prywatnemu przedsiębiorcy, to w jaki sposób będzie pan prezydent chciał mieć wpływ na podwyżki energii cieplnej i czy jest jakiś pakiet ochronny dla mieszkańców? Jeśli dojdzie do tej ewentualnej sprzedaży, to czy będą zwolnienia pracowników, a jeżeli tak, to czy ma pan pakiet ochronny dla tychże pracowników? To są pytania skierowane do pana prezydenta. W związku z tym, szanowni państwo, że w spółce MEC jest bardzo silny związek zawodowy Solidarność, silnie działający, tam jest duża grupa związkowców. Ja mam pytanie również do pani przewodniczącej regionu Solidarności, Danuty Czernieleckiej. Szanowna pani, w spółce MEC jest silna reprezentacja Solidarności. Czy ma pani taką wiedzę? A jeżeli tak, to dlaczego nie ma reakcji ze strony zarządu regionu? Bo przecież wszyscy wiemy, że Solidarność natychmiast reaguje, jak tylko jest mowa, jakikolwiek sygnał o prywatyzacji. Więc ja się pytam, skoro sygnały docierają do mnie, do innych osób, a przede wszystkim do mediów, więc coś się dzieje, dlaczego nie ma żadnej reakcji ze Związku Zawodowego Solidarność z regionu? No i to nie jest tylko i wyłącznie ta informacja, która do nas dociera ze strony, czyli sygnały ze strony mieszkańców. Również podobne sygnały docierają do mnie, jeżeli chodzi o przychodnię rehabilitacyjną, którą się dzisiaj pan tak prezydent szczyci, że remontuje, że dotrzymuje słowa, a ja przypomnę panu prezydentowi, że nie dotrzymałby słowa, nie remontowałby w ogóle tej przychodni, gdyby nie interweniowała radna Mętlewicz
z mieszkańcami, bo to oni podnieśli larum i to wspólne działania zadecydowały blokadę likwidacji tej przychodni i doprowadzenie do tego, że ta przychodnia jest remontowana. Dzisiaj pan prezydent się tym chwali, a ja bym chciała, żeby pan prezydent odpowiedział rzetelnie wszystkim mieszkańcom, a przede wszystkim tym pacjentom tej przychodni, a także, co jest bardzo istotne, pracownikom szpitala, którzy obserwują te działania i dużo rzeczy wiedzą, i to też są sygnały od nich, że ta przychodnia będzie likwidowana, że ta przychodnia i cały ten budynek będzie sprzedany, że będzie wszystko prywatyzowane. W związku z tym, no, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego w takim razie, skoro jest już taka gdzieś informacja krążąca, dlaczego poszły tam duże pieniądze na remont, jeżeli rzeczywiście tak jest. I chciałabym tu zadać rzeczywiście pytanie do pana prezydenta, żeby potwierdził, czy prawdą jest, że przychodnia jest szykowana do prywatyzacji i czy prawdą jest, że remont tego budynku poszedł tylko po to, żeby za lepszą cenę sprzedać budynek prywatnemu właścicielowi. Tutaj pada konkretne nazwisko osoby, która ma to zakupić. Ja go nie będę wymieniać, bo mówię, no to są jakieś informacje z którejś tam ręki, więc nie chciałabym tu nikomu szkody, krzywdy zrobić, ale takie sygnały do nas docierają i właśnie liczę na to, że pan prezydent przed wyborami złoży solenną deklarację mieszkańcom naszego miasta, żeby się później nie okazało, że dzisiaj lawiruje, nie daje żadnej odpowiedzi, a po wyborach okaże się, że spółka miejska będzie sprywatyzowana, pracowników połowę trzeba będzie zwolnić, bo tak to działa, a przychodnia, no, zrobią co będą chcieli, czyli ta pierwsza wersja, o której mówiłam na samym początku. Ja mówiłam od samego początku, żeby nie było tak, że przychodnia będzie prywatyzowana. To, że szpital częściowo jest już prywatyzowany, to wszyscy wiemy. Etapami, on nie jest prywatyzowany tak z nagła, jak to zrobiono w Słupsku. On jest prywatyzowany poszczególnymi oddziałami, tak żeby nie było szumu, bo w Słupsku zrobiono protest, strajki i zaniechano temu, a w Koszalinie cichutko prywatyzuje się nieliczne oddziały, aż się pewnego dnia obudzimy i stwierdzimy, że szpital jest już całkowicie prywatny. Do tego nie wolno dopuścić. Dziękuję.